Słuchajcie, moi drodzy, witam Was w sali tradycji WKS Wawel. To jest sala klubu wielosekcyjnego, w związku z tym te trofea, które tutaj są, są trofeami sekcji strzeleckich. Tak, mamy tutaj Łukasza Czaplę, który jest podwójnym wicemistrzem świata. Mamy tutaj piłkarzy, mamy tutaj spadochroniarzy. Mamy tutaj strzelców innych jeszcze z Wodkiem Szamrajem, na przykład na igrzyskach w Atlancie strzelcem. Ale tutaj jest też taki mój kącik lekkoatletyczny, olimpijski. I chciałem Wam powiedzieć, że to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie jest eksponowany strój olimpijski, kompletny, z Igrzysk Olimpijskich, na których zdobyłem złoty medal. Gratulacje! Do boju! Będzie dobrze! 10 na 10. Tak, dobra! Działam. Podoba mi się, spróbuję, pozytywnie. Mega motywacja na 5 km. Damy radę i będzie dobrze. Dalej 10 na 10. Nie przerwie w połowie. Muszę dokonać tego, co sobie postanowiłem. Gonię teraz czołówkę, ponieważ udzielam instrukcji na końcu. Staram się podawać czasy dla wszystkich. No ale powiem szczerze, że ta czołówka tak odpaliła, że to nie jest całkiem proste. Także zasuwam. Ja muszę być pierwszy na mecie, żeby przywitać Artura i całą resztę. Stąd tak się wyrwałem. Ale uwaga. Artur. Absolutny czat. 36-30. Bardzo ładnie. Jeszcze jedno okrążenie. Deń. Dzwonicie. Pierwsza kobieta, jak masz na imię? Ula. Przypomnij, Ula. Ula zasuwa tutaj. Kto idzie jeszcze? Maciek. Maciek. I Tadeusz. Tadeusz. Rewelacja. 36-51. To jest rekord na 5000 metrów. Powiedz tę swoją historię, no. No dobrze było, tak jestem w stanie wytrzymać, tak 3000 to spokojnie, do 10 kółka w porządku, te 2,5 ostatnie, ten panie dałem radę. Ale ja ci powiem, że ja podkręciłem was te 2 ostatnie kółka jeszcze. Już na tych 9 czy 10 już było szybciej, już mnie trochę zmęczyło, ale dobry czas jest. Artur, wiesz, że miałeś 6,44 ostatni kilometr? Sporo. Ja powiem tak, Artur ma do dopracowania jeszcze kwestię wyprostu nogi w kolanie. To jeszcze nie jest technika olimpijska, ale to jest bardzo mocne fizyczne chodzenie. Ty masz kłopoty z kolanami jako takie, ale dzisiaj widzę, że w trakcie chodzenia było... Było okej. Okay. Patrzcie, chodzenie jest, wygląda na to takie sportowe, zdrowsze od każdego innego biegania. I proszę bardzo, mamy tutaj... Jeszcze jedna, tak jest. I uwaga, czy grupa pościgowa, chodźcie chłopaki, czy grupa pościgowa da radę dojść koleżankę z przodu? Jeszcze jedno okrążenie. Rozpędzamy się teraz. Jeszcze jedno okrążenie. Artur, główne trudności, jakie napotkałeś tutaj w trakcie chodzenia? No to na początku. Początek był trudny, bo faktycznie czułem mięśnie. Czułem tutaj wszystkie przyczepy, ale po pierwszych dwóch okrążeniach ustąpiło. Już czułem, że jestem w stanie trochę tam przyspieszyć. Starałem się jakoś trzymać tempo. Uwaga, mamy trzeciego zawodnika na mecie! Jarek! No! Przepraszam, ale to tak jest wywiad na żywo tutaj. Zaraz zapytał, chodź do nas, Jarek, tutaj. Zaraz zapytamy ciebie. Końcówka jaka była? Końcówka była naprawdę ostra. Czułem właśnie presję z tyłu. No i udało się przyspieszyć, także właśnie
Ostatni kilometr był najszybszy. Brawo! Brawo! Pierwsza kobieta na mecie, Ula! Słuchajcie, tu się dzieje, tu się dzieje na bieżąco. Przyznałaś mi się dzisiaj w trakcie rozgrzewki, że niedawno chodziłaś 50 kilometrów z kijami. Z kijami. Co cię zachęciło do tego, żeby stanąć na bieżni bez kijków? Właśnie to, żeby nie mieć kijów. I jakie wrażenia pierwsze? Super, na razie nic nie boli, więc jest okej. Okay. Kapitalnie, Ula mi się przyznawała, że coś tam dolegało tak. Na samym początku, ale rozchodziła to. Czujesz, że jest różnica w wahaniu środka ciężkości, że trzymamy się na jednym poziomie? Tak, kontuzja, że tak powiem, nie czuć. Odpaliłaś niesamowicie, Jarek starał się ciebie dogonić. Jeszcze jedno okrążenie. Dogonił cię na samej końcówce, Jarek. Podkręcałeś ramionami tutaj mocno, daj mi taką uwagę, żebyś... Jednak to daje dużo. Tak, mamy tak, Artura, Tadeusza, Jarka, Ulę i Macieja. Dokładnie tak. Słuchajcie, pogadamy o tym za chwileczkę jeszcze, bo dużo się dzieje. Pomagało? Super. Pomagało. Chodźcie, teraz tworzymy szpaler tutaj. Wielkie brawa na finisz. Oczywiście, tak, cudownie. Mamy drugą panią, no widzisz, tyle korzysta, to jest poza konkursem. Ale prosimy tutaj od razu wywiady, zakłady pracy. Druga kobieta na mecie, brawo. Zaraz będziemy sobie rozmawiać tutaj. Chodźcie, piątki mocy, cudownie. Wow, ale się działo. Tętno było wysokie w trakcie chodzenia. Chciało wam się śpiewać? Tak. Fruwać mi się chciało. Fruwać się chciało nawet. No. Słuchajcie, jesteście dla mnie wszyscy absolutnymi bohaterami. Zrobiliście niesamowitą rzecz. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale większość z was zmieściła się poniżej 40 minut na 5 km. Artur miał 36-30, ale nie chodziło tutaj o wyniki. Tak naprawdę, bo tylko żeście się spróbowali. Tak. W trakcie tego chodzenia, tak, zmierzyliśmy się z tym. Temperatura jest trudna w tej chwili, bo to słońce nagrzewa, zbieżnie oddaje, tak? Ale zobaczcie, można chodzić panując nad całym ciałem, pracując bardzo wyraźnie. Czy czuliście, kiedy przyspieszaliśmy ramionami, że... No tak, tak? Praca pięty? Był napęd. Tak? Był napęd. Brawo! O! To jest to. Brawo! Słuchajcie, niesamowite. Walking Lovers! Rozciągamy podeszwy i przechodzimy do siadu klęcznego. Kochani, słuchajcie, buty zdejmujemy po to, żeby jeszcze poczuć trochę kontakt z naturą. Idziemy sobie po trawie, to jest w ogóle ulubiony moment każdego wyczynowca, który się nakręcił na bieżni. Ta bieżnia jest gorąca nieraz, ona jest bardzo wymagająca, ale taki kontakt z naturą nam jest zawsze potrzebny. I zachęcam was do tego, jak będziecie mieli możliwość takiego trenowania, żebyście pokombinowali sobie trochę asfaltu, terenu, ale zawsze mieć taki moment na zdjęcie butów i poczucie tego, co jest fajne, kontaktu z naturą. Dzięki. Bardzo fajnie, brawo, piękna postawa. Dzięki, super. Dzięki wam. Bardzo dziękuję. Jesteście wspaniali. Nieście dobrą nowinę. Oczywiście. Ja tylko tak, powtórzę pewne elementy. Chodzenie jest proste, jak żeby się o tym przekonali. Nie wymaga specjalnego, głębokiego przygotowania technicznego, tylko staramy się chodzić ergonomicznie. Ergonomia ruchu podpowiada nam, w jaki sposób dobrze chodzić. Rozgrzewamy się dynamicznie, okrążeniem dwoma stadionu albo innym takim odcinkiem, mniejszym jak kilometr nawet. Robimy sobie ćwiczenia dogrzewające, potem jeszcze możemy robić dowolny dystans. A co robimy po zakończeniu dystansu? Rozciąganie robimy. Odspokajamy organizm i uwaga, absolutny hit. Chodzimy po trawie. Jak tylko możemy, postarajmy się poczuć w kontakcie, z bliskości z naturą i korzystajmy z tego do woli. Dziękuję wam bardzo. Pach, tak. Buziak, możecie zrobić co chcecie z buziakami swoimi, zanieść do domu. Tak. Dziękujemy się. Ula,
polecam wszystkim, jest rewelacja. Same endorfiny, po chodzeniu po prostu człowiek nabiera pełen energii jest, chce po prostu zdobywać chmury. Osobiście bardzo dużo chodzę codziennie, natomiast dzisiaj zyskałam nową technikę. Sylwetka nabrała jakby takiego tą wymiaru po prostu, że jest wyprostowana i polecam wszystkim generalnie chodzenie. Jak wrócę do domu, to przekaz ruszamy w Kraków po prostu. Błonia, Lasek Wolski, Rudawa, nasza. Na imię mi Joanna, biegam od 3-4 lat właściwie, ale dzisiaj zostałam zaproszona na nową technikę, chodziarstwo. Mój mąż wysłał mi maila, że zapisał mnie na trening z Robertem i powiedział, idziesz na ten trening. Przynieś mi tylko dyplom, podpis Roberta, zdjęcie z nim i będzie super. Także na następny trening biorę męża ze sobą, bo on musi poznać Roberta i poznać te techniki chodzenia i będziemy sobie razem chodzić z naszym małym dzieciaczkiem na spacery. Następny trening chodzenia na pewno jutro i będą techniki wdrożone. Będę teraz co jakiś czas, może nie codziennie, nie obiecuję, że codziennie, ale będę chciała sobie co jakiś czas po prostu spróbować dalej, powtórzyć tę właśnie tą technikę, prawda, wyprostowanej postaci. A jeszcze chciałam dodać, że dzisiaj przyszliśmy tutaj fajnie reprezentować naszą grupę Biegamy Mimo Wszystko, ale teraz im na naszym najbliższym spotkaniu powiem, że jest fajna dyscyplina, chodziarstwo. Może kiedyś zorganizujemy sobie właśnie chodziarstwo zamiast biegania? Kto wie? Ja postaram się już wdrożyć technikę dla męża, a na następnym razem przyjdziemy razem. I uważam, że jest to bardzo dobry początek, żeby zacząć chodzić, żeby zacząć od treningu z mistrzem, aby poznać dokładnie technikę, wiedzieć jak się ustawić, żeby było ergonomicznie machać dobrze tutaj ramionami, żeby był speed. Cały czas mam w głowie teraz jedno pytanie, kiedy następny raz, bo o to chodzi. No. Chciałbym już znać termin, ale... Kraków! Fabie!